Ok, ten filmik pokażę Wam, jak kupiłem na Allegro wyświetlacz LCD do Lumii 930 za kwotę 39 zł, z tym, że te wyświetlacze nie są nowe, a są lekko uszkodzone, w sensie na przykład popękane, ale dotyk i wyświetlacz działają. Kwota 30 zł, 39 zł. Od Telesklep zakupiłem tutaj. Pokażę Wam jeszcze zdjęcie, jakie oni pokazują na aukcji. Dokładnie tak wygląda. Trzeba samemu poprzekładać mikrofon, gniazdo od słuchawek i wibracje z drugiej obudowy. Jeżeli będziemy się bawili w taką przekładankę, opis. Nokia Lumia, wyświetlacz ramka, wyświetlacz 100%, to w 100% oryginalny Nokia. Zgadza się, bo to są z demontażu po prostu. Wyświetlacze są razem z ramką, posiadają zbitą szybkę, ale dotyk działa jak również wyświetlacz. No i właśnie, i o to się rozchodzi, że stan wyświetlaczy bardzo dobry, bez problemu nadają się do ponownego użytku. No bo nadają się, tak, zgadzam się. Zresztą zobaczycie dalej filmik, jak rozpakowywał będę paczkę od tego LCD-ka. Ramki w różnym stopniu użytkowania, stopień zbicia również. Wszystko się zgadza w 100%. Tyle, że ja się z nimi dogadałem, tak że po prostu napisałem do nich, żeby mi wysłali zdjęcie jakiegoś wyświetlacza. Jeżeli mi się spodoba, to wezmę od nich, tak? No i wysłali mi zdjęcie, spodobało mi się, kupiłem. I kupiłem i powiem Wam, że nie żałuję zakupu. Spoko. Teraz przejdźmy do filmiku, który pokaże Wam rozpakowywanie paczki, jak ten LCD wyglądał, jak działa i tak dalej. Ok, dzisiaj otwarcie paczuszki, która do mnie przyszła. Jest to wyświetlacz LCD do Lumii 930, kupiony na Allegro za, nie wiem, 40 zł czy jakoś tak. Nie chciało mi się kupować na AliExpressie i czekać 2 miesięcy, zanim dojdzie. Paczkę kupiłem 22 godzinie 15. Nadali ją dopiero 24, czyli 23 jakby nic nie robili. 24 wysłana. No jeden dzień w plecy. Trochę jest w przypadku priorytetu. Bo jakby to było na przykład wysyłane, kupione dajmy na to nie wiem, w środę, czy tam w czwartek, no to bym nie dostał jej przed weekendem. Ale okej, okay. Tutaj mam stary wyświetlacz. Wylany on jest. Jak widać, cały dotyk jest w ładnym stanie, ale niestety wylany nie działa. I będziemy sprawdzali ten wyświetlacz, który do mnie teraz doszedł. Oczywiście wybrali mi w miarę ładny, nawet mi zdjęcia pokazali, jakie mi wyślą. Co pewnie już zobaczyliście w filmiku przed rozpakowaniem. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok, tak mamy zapakowane takie pudełko. Sobie weźmiemy. Rozpakujemy. No, oczywiście tutaj jest paragon. I uwaga. Sam wyświetlacz. Przykleiła się do tego kleju, który jest od baterii. Dobra, to na bok damy. Jak widać, sam LCD z tyłu. Spoko stan. Jedynie tutaj jest takie pęknięcie. Ogólnie, no,
Jestem zadowolony. Naprawdę. Za tu mamy jeszcze chyba jakieś pęknięcie. Taka jakby rysa jest tutaj, albo czy to jest ryska. Ale ogólnie. Okej. Do przywrócenia życia tej Lumii będzie spoko. Teraz szybki test. Wkładam płytę główną. Tylko uruchomię bez podłączenia jej do gniazda. Pięta jest. Ok, wszystko jest podłączone. Jeszcze podłączę mu zasilanie. O co jest? Wchodź maleńka. Nie chce mi wejść wtyczka. Dobra. Taśma podłączona, bateria podłączona. Powinien się załączyć. Tylko mam baterię chyba padniętą. I może być bootloop. Ale widać, że się świeci. Będzie bootloop. Podejrzewam, że będzie czy nie będzie, bo to nieraz różnie jest. Jest. Uruchomił się, dobra. Spoko. LCD działa. Świeci elegancko. No i trzeba będzie tą Nokię złożyć. Także ja idę, wystawię komentarz pozytywny, bo naprawdę jestem zadowolony z tego zakupu. Spoko. Tutaj małe pęknięcie na dole, które praktycznie nie wpływa na ekran, bo ekran jest troszeczkę wyżej. Także kończę nagrywanie i następny filmik, jak coś dogram.